Ostrowieckie struktury Prawa i Sprawiedliwości chcą zbadania przez Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji przetargów, jakie Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim przeprowadziło w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Po pierwsze, mamy wątpliwości co do legalności i rzetelności realizacji wyżej wymienionego projektu w dwóch obszarach. Chcielibyśmy, żeby przeprowadzone kontrole rozwiały nasze wątpliwości. Członkowie Prawa i Sprawiedliwości mają zastrzeżenia co do osób, które wygrały przetargi. Są to pracownicy Starostwa Powiatowego. Wątpliwości co do zgodności z prawem przetargów budzą też maksymalne stawki, jakie ustalono za przygotowanie projektów. Wątpliwości nie tylko budzi fakt, że składający swoje oferty pracownicy beneficjenta zaproponowali ceny równe maksymalnym zabezpieczonym w budżecie kwotom, ale też okoliczność, że jako pracownicy wysokiego szczebla powiatu ostrowieckiego mieli realną możliwość uzyskania informacji co do owej maksymalnej kwoty. Wątpliwościami co do legalności przetargów podzielił się też radny miejski Zbigniew Duda. Zwraca uwagę, że sprawa ta może mieć znaczenie dla miasta Ostrowca. Dowiadujemy się z dokumentów, to w projekcie tym uczestniczy jeden z prominentnych działaczy Twojego ostrowieckiego samorządu. Ten pan jest naczelnikiem oświaty, ale jest również radnym Rady Miasta, czyli osobą, która decyduje o losach Ostrowca Świętokrzyskiego. Do oskarżeń członków Prawa i Sprawiedliwości odniósł się starosta ostrowiecki Zdzisław Kałamaga. Jego zdaniem to element działań związanych ze zbliżającymi się wyborami. Jest kampania wyborcza i robi to, co umie, tylko najlepiej przekablować gdzieś tam. Ja się nie boję żadnych kontroli. Jeżeli te kontrole będą wszczęte, no to będą wszczęte i mam nadzieję, że tak jak gorliwie będzie zabiegał o to, żeby były kontrole, tak równie gorliwie poinformuje ich o ich wyniku. Członkowie Prawa i Sprawiedliwości dokumenty wysłali. Teraz czekać będą na wyniki przeprowadzonych kontroli.